Anna Maria Żukowska, Lewica, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. To, co słyszeliśmy przed chwilą, to przede wszystkim takie podsumowanie wszystkich wątków związanych z powstaniem Komisji Śledczej. No i to liczenie szabelek, jak to się mawia. 200, tak, 230 do 230. No, będzie na ostro, to znaczy to będzie wisiało na jednym głosie. My na pewno ściągniemy wszystkich swoich parlamentarzystów, parlamentarzystki na żywo do Sejmu, żeby się nic nie wydarzyło z internetem, bo przypominam, że pani marszałek cały czas zarządziła, że posiedzenia mogą być hybrydowe, czyli niektórzy posłowie się łączą tabletów, tak, no ale to bywa zawodne, dlatego na pewno my wszyscy będziemy na miejscu. No zobaczymy, no, zobaczymy, jak się zachowa też Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Jeżeli naprawdę chcieliby oddalić od siebie te podejrzenia, że coś jest na rzeczy, to sami powinni tę komisję śledczą powołać tak naprawdę. Ale widocznie się tego boją, wymyślają naprawdę niestworzone historie. Dzisiaj czytałam, że minister Czarnek powiedział, że wszyscy jesteśmy właściwie inwigilowani, bo on szukał butów w internecie i potem mu się reklamy butów wyświetlały. To ja mam taką informację dla pana ministra edukacji, że są takie magiczne słowo. Jesteśmy w porze śniadaniowej. Ciasteczka. Tak, ciasteczka. Ciasteczka. Tak, tak, tak. To widocznie pan minister. No to pokazuje cookies winny, dobre. Wydawca tak, mi podpowiadał, czyli w sumie winny cookies. Cookies po angielsku ciasteczka, przypomnę wszystkim tym, którzy uczyli się angielskiego dydyty górnie. No nieważne. Wracając do tej komisji śledczej. Skoro jest taka wspólna idea, żeby ona powstała, to jest szansa, że powstanie, ale czy rzeczywiście ona coś zmieni? Czy ona pokaże rzeczywistość? Zobaczymy. Zobaczymy najpierw, czy ona rzeczywiście powstanie. To jest pierwsza batalia. Ustalone jest, że tutaj głosem, który ma przeważyć we wszystkich głosowaniach ewentualnie, będzie głos pana Pawła Kukiza. To był warunek jego powołania tej komisji, że będzie przewodniczącym, że jest podział 5. Chce być wisienką 5, na torcie 5-1. Trochę. Trochę chcę pewnie jakoś to odium zdrady z siebie zdjąć, pokazać się jako, nie wiem, mąż stanu, no mieć jakąś szansę zrehabilitowania się za słynną reasumpcję, za głosowanie z PiS-em, za Lex TVN. Ale myśli pani, że on idzie w tę stronę, że ma jakieś wyrzuty sumienia za te wydarzenia, których wszyscy byliśmy świadkami? Nie wiem, czy ma wyrzuty sumienia. Że chce tutaj podreperować swój wizerunek? Na poziomie psychologicznym, ale na pewno chciałby swój wizerunek poprawić, bo ten wizerunek obiektywnie nie jest najlepszy. No właśnie. Nieoficjalnie w kuluarach mówi się, że on ma już jedynkę obiecaną w wyborach PiS. Ciekawa jestem, czy tam, myśli pani, że tam może doszło do jakichś rozmów i transakcji, że to przewodnictwo tej komisji, to wszystko jest jedna wielka znowu manipulacja? Niekoniecznie. To znaczy myślę, że Paweł Kukiz poszerza sobie tutaj pole do manewru, pole gry, bo jeżeli zrobi coś wspólnie z ugrupowaniami opozycyjnymi, no to potencjalnie może w przyszłości jakiś pakt senacki, niewystawianie przeciwko niemu kandydatowi, no bo to nie będzie oznaczało, że on będzie na liście jakiejś partii opozycyjnej, ale po prostu jeżeli nie wystawi się przeciwko niemu kandydata, no to raczej pewnie w takim okręgu jako pole mógłby być pewny elekcji i może o to chodzi, żeby tutaj mieć możliwość albo pójścia z PiS-em, albo właśnie z opozycją. Na pewno, Sam na pewno do Sejmu nie wejdzie. Sam nie wejdzie, ale myślę, że no jest szansa, że zostanie takim główno rozgrywającym w tej komisji. Zobaczymy, jak to się potoczy. Komisja ma duże kompetencje, znaczy no takie powiedzmy śledcze, prokuratorskie. Ma duże możliwości, tak. Może wzywać świadków, może wręcz no, domagać się doprowadzenia nawet przymusowo świadka, jeżeli taki świadek by się uchylał od tego przyjścia dobrowolnie, więc to jest dosyć duża siła. No i fajnie by było zobaczyć, jak ministrowie Prawa i Sprawiedliwości wreszcie odpowiadają na jakieś pytanie. Jeżeli to będzie Paweł Kukiz, który ich do tego przymusi, no to bardzo dobrze. To ja tylko mogę temu przyklasnąć, bo teraz jest tak, ale że nie możemy zapominać, że Paweł Kukiz to w ogóle nie odpowiadają nawet na żadne pytania. Albo nie przychodzą. Ale nie możemy zapominać, że Paweł Kukiz ma podpisaną umowę z PiS-em jednak. No oczywiście, że nie zapominamy, ale nie po to jest ta komisja, żebyśmy się teraz zajmowali listą, z której będzie ewentualnie startował pan Paweł Kukiz. Nie chciałabym do tego sprowadzać tej rozmowy. Raczej do tego, że może się wreszcie czegoś dowiemy o
o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość szpieguje opozycję tak naprawdę, budując swoją pozycję wyborczą na, no, na nielegalnych działaniach, na tym, że dowiaduje się być może wcześniej czegoś, co miałoby się wydarzyć w kampanii wyborczej, no bo jednak szpiegowanie pana Brejzy. Pana senatora Brejzy, szefa sztabu wyborczego wówczas, no bo to nie było tylko tak, to był ten moment. Szpiegowanie parlamentarzysty, tylko no też ten moment jest ważny, no to sugeruje, że naprawdę no, coś takiego w Polsce się jeszcze chyba nie wydarzyło. To jest bez precedensu też w krajach demokracji zachodniej. No mieliśmy aferę Watergate i ona była dużo mniejsza, można powiedzieć, bo tam do sztabu wyborczego tylko ktoś tam podnosił z latarką wszedł. Mm-hmm. Natomiast tutaj jest to, no, można powiedzieć, pełna inwigilacja. Czy pani koleżanki, koledzy, mówię o tej całej stronie, po lewej stronie, czy sprawdzaliście wszyscy, czy też byliście inwigilowani, czy jest tendencja wśród polityków, że jednak każdy ma takie poczucie, że chciałby wiedzieć? Nie takie wiem. Ziarenko niepewności. Sprawdzali. Widziałam też, że sprawdził się pan minister Gowin, ale chyba Prawo i Sprawiedliwość chciało mu specjalnie zrobić na złość, bo niestety się okazało, że nie był szpiegowany, więc no, był rozczarowany, bo tutaj chciał pewnie pokazać się jako osoba prześladowana, ale tak się nie wyszło. Ale nie wyszło. Na lewicy póki co nie mamy takich Z tego co wiem, to na razie nie mam takich informacji. Ta komisja śledcza, to tak jak wspomniałyśmy na początku, 230/230. PiS zawsze pokazuje, że potrafi się stawić danego dnia na daną godzinę. Tam dyscyplina jest. Czy tutaj jakoś wspólnie, mówię o całej opozycji, jesteście w stanie się dopilnować, żeby rzeczywiście wszyscy byli na głosowaniu, skoro tutaj jeden głos może przesądzić o wszystkim? Myślę, że tak, ale to jest... Jeżeli chodzi o te sejmy zdalne, to wszystko się może wydarzyć, a nawet jeżeli nie były zdalne, no to właśnie przypomnijmy tę reasumpcję, która miała miejsce właśnie z udziałem pana posła Kukiza, to akurat po stronie Prawa i Sprawiedliwości coś się komuś albo pomyliło, no albo zmienił zdanie. Tutaj pani marszałek Witek zareagowała, w waszej sprawie pewnie nie zareaguje. Nie, to musimy sami tego dopilnować wcześniej i myślę, że to jest do zrobienia jak najbardziej. Wtedy najlepiej, żeby było, gdyby wszyscy rzeczywiście byli fizycznie obecni na sali plenarnej. Na początek naszego spotkania dzisiaj łączyliśmy się na moment z Marcinem Werwałem, naszym redakcyjnym kolegą, który jest w Odessie na Ukrainie i cały czas relacjonuje nam sytuację, atmosferę, która tam w tej chwili panuje. Cały czas jesteśmy świadkami wielu spotkań na szczycie, czy to Putin-Macron, czy teraz pan Johnson i prezydent Duda. Proszę powiedzieć, jak pani widzi rolę Polski w całej tej dyskusji, która ma miejsce, dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa Ukrainy? Bo to prezydent stał się bardzo aktywny w ostatnim czasie. To akurat dobrze, to mu się liczy na plus, bo w polityce międzynarodowej ostatnio nie mieliśmy za wiele do powiedzenia i nasza dyplomacja po prostu leżała. Więc jeżeli się coś zmieniło i jesteśmy traktowani jako poważny partner teraz, to dobrze. Polska powinna być bardzo aktywna w sprawie Ukrainy. To jest nasz bufor tak zwany bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o sąsiadowanie z Rosją. Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. No, tak można to streścić. Taka powinna być doktryna podejścia do sytuacji na naszej wschodniej granicy. I myślę, że takie wycieczki, wyprawy i rozmowy jak pana prezydenta Macrona nie były za szczęśliwe. Myślę, że zbliża się kampania wyborcza we Francji, to raczej było na użytek wewnętrzny, no bo to tak naprawdę się nie dało. Znaczy upodmiotowiła do tego Putina. Mam wrażenie, że widziała pani mem tego długiego stołu i pana Putina z Macron, jak bujają się jak na huśtawce. Stół był faktycznie imponujący. Imponujący, tak. Ale to też na pewno miało swój przekaz. Taki, mówię, podprogowy wręcz. Tak,
tylko że to był przekaz na korzyść Putina, nie na korzyść prezydenta Macrona, więc uważam, że to był jednak błąd. Poprzedni taki błąd popełnił pan Josep Borrell, który również no, traktował Putina jako równoprawnego partnera do rozmowy i miał wrażenie, że jest w stanie coś wydyskutować. Z Putinem nic się nie wydyskutuje. To jest tylko szopka. On to wykorzystuje sobie później propagandowo, bo ma foteczki z politykami zagranicznymi, którzy tak. do niego przyjeżdżają, czyli to tak, on czyli... jest ważny, ważniejszy, bo to nie on jedzie do Macrona, tylko Macron do niego przyjeżdża. Natomiast to nic nie zmienia. No to tutaj jest tylko ma szansa argument siły, argument pięści, pokazanie determinacji państw NATO. Myślę, że akurat NATO bardzo, bardzo mocno to pokazuje, również strona amerykańska, czyli no, najsilniejsze państwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, no, daje jasno do zrozumienia, że tutaj nie ma możliwości przekroczenia na milimetr tej linii, czyli że sobie tak. Putin wjedzie zielonymi ludzikami tylko na chwileczkę, potem się wycofa, że wszystko będzie zauważone i będzie reakcja, to jest najważniejsze. Zapytałam panią o aktywność prezydenta Dudy, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie rzeczywiście ją widać. Tak, no może to być efekt jego przemyśleń dotyczących swoich przyszłych losów, jak się skończy kadencja, bo jak wiem, już nie może po raz kolejny kandydować tak. na prezydenta. No, jest dość młodym człowiekiem, no w polityce, no jak czyli trochę szuka na sobie miejsca światowych, to jest młody wiek. I pytanie, co on będzie dalej robił przez resztę życia. Coś musi robić. No, emerytura prezydencka wcale nie jest aż tak imponująca. A poza tym, no, czymś ludzie się muszą w życiu zajmować, żeby nie umrzeć z nudów. I myślę, że się zastanawia, czy może jakieś stanowisko na forum międzynarodowym, może właśnie w NATO, może w ONZ-cie. Nie wiem, dużo przywódców światowych, którzy no, kończą swoją karierę polityczną, szukają jakiegoś no, punktu zaczepienia, no, oczywiście takiego dosyć poważnego i myślę, że prezydent Duda liczy bardzo na stronę amerykańską, której chce się ewidentnie przypodobać. Z naszego punktu widzenia, znaczy naszego, czyli polskiego polskich demokratów, to nawet dobrze. To nawet dobrze, bo jednak zawetował Lex TVN, ale teraz moim zdaniem tapecie... nie odbyło się to bez interwencji Amerykanów. To prawda, ale teraz na tapecie mamy Lex Czarnek, tutaj niespodziewanie ten wniosek został też przegłosowany i zastanawiam się, bo tu pojawia się rola pani prezydent. Posłanki opozycji spotkały się swojego czasu z panią tak. prezydentową. Zastanawiam się, czy tutaj pan prezydent wybierze pana Czarnka, czy własną żonę. Tego nie wiem. My apelujemy też o weto do pana prezydenta, ale to już jest trochę inna sytuacja, bo właśnie tutaj no to nie ma tego wymiaru międzynarodowego, on na tym nic ale nie jest. Ale wymiar domowy to jest... No może, ale to nie znam, nie chcę wchodzić w relacje małżeńskie państwa Dudów. Nie wiem, czy rzeczywiście małżonka pana prezydenta ma tak mocny, silny głos w swoim domu. Powiedziała to pani tak bez nadziei wręcz. No trochę tak, dlatego że bo patrzymy na aktywność, a raczej brak aktywności pani prezydentowej już od wielu lat, więc no nie wiem, no może w domu faktycznie jest zupełnie inną osobą, bardziej aktywną, która zajmuje stanowisko, która się domaga wielu rzeczy. No bo skoro nie robi tego w sferze publicznej, a nie znam jej prywatnie, no to trudno mi po prostu sobie to wyobrazić, ale może tak jest, nie wykluczam. Na pewno widziała pani kampanię dotyczącą cen energii, gdzie taka wielka żarówka się pojawia z unijną flagą. Kampania, która ma Polaków przekonać do tego, że wysokie ceny energii to w 60% wina Unii Europejskiej. Wszyscy eksperci i specjaliści powtarzają w mediach bardzo mocno i stanowczo, że ta kampania wprowadza w błąd, że to nieprawda, że Unia to koszt 23%, a nie 60%, że jest to nagonka na Unię, że to jest naprawdę wprowadzanie w błąd Polaków. Jeden z dystrybutorów energetyki właśnie wręcz rozesłał ulotki z tą dezinformacją. Tutaj można pewne kroki podjąć. Czy rozmawiacie o tym, żeby coś z tym zrobić? To są olbrzymie pieniądze wydane na kampanię, ale jeszcze wprowadzanie ludzi w błąd. Wydanie na kampanię dezinformacyjną. Tak.
kampanii, która tak naprawdę poza tym, że jest dezinformacją, to jest, ma na celu zniechęcenie do Unii Europejskiej. To jest tak naprawdę kampania eurosceptyczna. To jest zwalanie winy na Unię Europejską za wszystko, tak jak no, dawniej to była stonka, którą rzekomo ziemniaczana, którą zbieraliśmy, pamiętam, mieli zrzucać z samolotów i to ona była odpowiedzialna za niskie plony. Natomiast teraz to jest winna Unia Europejska. Ja myślałam, że przez te kilkadziesiąt lat opinia publiczna już nabrała takiego krytycyzmu i nie będzie kupować tak ewidentnych no, fejków, ale jak widać, chyba niestety tak nie jest. Były też jakieś badania o tym, czy elektorat PiSu wierzy, że VAT... Ale wierzy. Okazało się, że wierzy, więc faktycznie, no niestety, ale to działa, ta dezinformacja działa. Są ludzie, którzy to kupują, którzy w to wierzą. I to jest bardzo niepokojące tak długofalowo, bo tak jak no mówię, tak, ale to nie jest nie kampania nic. Tak naprawdę tylko o cenach energii. To jest kampania, która ma powiedzieć ludziom, ta Unia jest zła, to przez Unię musicie tak, drożej ale, płacić. Ale ta kampania, ona nie... Nie podkreśla, w którym miejscu jest problem dotyczący naszej transformacji energetycznej. Broń Boże, w ogóle nie, bo problem tak, jest taki, że też te pieniądze nie próbuję go rozwiązać. Że te pieniądze za emisję CO2, za tę sprzedaż, tak zwaną sprzedaż emisji CO2, Polska miała tworzyć miejsca wytworzenia zielonej energii, komponenty do zielonej energii, stawiać na energię wiatrową, no na energię odnawialną, po prostu przeprowadzać tę transformację ustrojową. Ale te pieniądze zostały w większości przejedzone po prostu. Nie powstała elektrownia. Próbowano oczywiście nie zieloną elektrownię postawić w Ostrołęce. No i to był kolejny koszt wywalonych pieniędzy w błoto kompletnie. Tak, to prawda. Na koniec jeszcze muszę zapytać o zdrowie Polaków, bo no, patrząc na statystyki i na Europę, jesteśmy krajem jednym z najgorzej zaszczepionych. Jesteśmy krajem, gdzie znowu patrzę na Europę, praktycznie najwięcej ludzi umiera i palimy się na czerwono w tych mapach, w statystykach. Natomiast też jako praktycznie pierwsi wprowadzamy, ogłaszamy prawie koniec pandemii. To już jest, pandemii. Nie wiem, który koniec pandemii, tak, bo już się pogubiłam, była piąty. Ale też zdejmujemy obostrzenia, zdejmujemy kwarantanny. Za chwilę być może w ogóle zdejmiemy maseczki, których i tak nie nosimy, bo nosimy je w miastach, a jak się wyjedzie poza, to w ogóle nikt tam sobie z tego sprawy nie robi. Już pomijam temat obowiązkowych szczepień. No, zaproponowany przez Lewicę, która jest jedyną siłą odpowiedzialną i odważną w tej sprawie i ma determinację do radykalnych działań, które są po prostu potrzebne, dlatego że Polacy, gdyby działały kampanie zachęcające do szczepień, już Polacy by się zaszczepili. Ci, którzy chcieli się zaszczepić, którzy byli do tego przekonani, no już się zaszczepili. Ta reszta Polek i Polaków niestety musi dostać taki impuls, bo to nie chodzi o przymusowe szczepienia, warto podkreślić, tylko obowiązkowe, co oznacza dopisanie tej choroby do katalogu chorób, które wymagają szczepienia. I to jest wyrazem tego, że państwo daje placet, że to jest okej, okay, że to jest bezpieczne. Szczepimy dzieci na krztusiec, szczepimy na odrę i szczepmy się też na COVID-a, że to jest generalnie bezpieczne, bo to cały ten to się akurat wiąże ze sobą, tak, bardzo często tak. Te same osoby są eurosceptyczne i szczepionkosceptyczne. To niestety jest taki konglomerat poglądów. One po prostu stwarzają zagrożenie dla nas wszystkich. Przez to, że też sieją te fake newsy. Ma pani poczucie, że rząd się w ogóle poddał w tej kwestii COVID-a, czy tak, przestał, tak, albo zaczął go ignorować? Ta decyzja o tym, że rezygnujemy już ze wszystkich obostrzeń, jest wyrazem kapitulacji. Ewidentnie wyrazem kapitulacji. Pokazaniem, że rząd już nie jest w stanie właśnie przekonać ani jednego Polaka więcej do tego, żeby się zaszczepił. No więc w związku z tym stwierdza, to może ogłośmy koniec pandemii, to już się nie będzie trzeba szczepić. Nie będzie trzeba się też tym przejmować, może po prostu. Przejmują się na pewno ludzie, których rodziny, bliscy leżą w szpitalu, leżą pod respiratorem. Niestety najczęściej są to osoby, które no, uległy tej propagandzie antyszczepionkowej. I to są coraz częściej te osoby, które same ogłaszały, że nigdy się nie zaszczepią, że nie ma COVID-a, nie ma pandemii i kończą niestety na cmentarzu. Myśli pani, że kiedykolwiek zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec tych, którzy tak poprowadzili ten temat, sprawili, że tak duża grupa, to jest ponad 100 tysięcy osób, zmarło?
No, tego nie wiem. Tutaj nie ma takich... To można rozpatrywać w jakichś kategoriach podżegania, ale ocenią to może wyborcy w następnej kampanii, w następnych wyborach. Mhm. To będzie tak naprawdę jedyna realna ocena, bo tutaj no, nie widzę jakiegoś potencjału na to, żeby wytypować taką osobę i ją bezpośrednio coś oskarżać. Pytam o to, bo moim kolejnym gościem jest Łukasz Durajski, lekarz i ekspert WHO, a WHO mówi wyraźnie, że to nie jest koniec pandemii, że Omikron nie jest ostatnim... Ostatnio gdzieś wśród jakiegoś gatunku jelenia wykryto koronawirusa, no czyli... Bo to oznacza, że on znowu może zmutować w jakąś inną stronę. Ale Omikron nie jest ostatnim wariantem, a PiS twierdzi, że jest, więc to jest najgorsze. Dziękuję bardzo serdecznie. Anna Maria Żukowska, Lewica. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za wizytę dzisiaj.